W dzisiejszym odcinku ujawnię wam, jaki miałem opis na Tinderze. Oh, kinky! Poznałem swoją żonę przez tą aplikację, więc to działa tak, że po prostu wy ustawicie sobie ten mój opis i też znajdziecie drugą połówkę. Nie. I opowiem wam też chyba o najlepszej mszy świętej, na której byłem w życiu. Choć zdaję sobie sprawę, że w pierwszym zetknięciu może ona wyglądać dziwnie. Ze wszystkimi prawożytami, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Ale, żeby to wszystko miało sens, musimy zacząć opowieść od nich. Pomijajcie góry, lasy, pola, dobro. To jest taka grupa, wspólnota, która nazywa się Łanowa. Kim oni są? To są tacy właściwie zwyczajni ludzie, którzy zamieszkują w większości dom opieki społecznej na ulicy Łanowej. A także ich przyjaciele, wolontariusze. To jest raczej taka paczka znajomych, przyjaciół. Często na obozach odgrywaliśmy przedstawienia scenki i jeden z nich był temat złotej rybki, która spełnia życzenie. Tak. Nie? I Adam, pytaliśmy się tutaj Adama, co tutaj by on chciał od złotej rybki. Ja bym tak chwilę pomyślał i on, że aż on już wszystko w sumie ma, że tutaj ma ludzi, z którymi siedzi, że jest dobry tak, czas. Tak, dobry czas. Nic nie chciał nic. Więcej. Przyjechałem niedawno do nich na obóz i rozmawiałem z Anną Paruch. Ania jest założycielką Łanowej. Będąc wolontariuszem czy tam pracownikiem w Domu Pomocy Społecznej na Łanowej, poznając tamte realia i tamten świat i świat osób niepełnosprawnych, zaprzyjaźniłam się z jednym z chłopców. Moje ulubione fragmenty tej rozmowy to między innymi historia o żuleniu papierosów od Jezusa. No i opowiadaliśmy im o Panu Bogu, że właśnie Pan Bóg tutaj, prawda, Pan Jezus mieszka tam w tabernakulum. Artek wziął sobie taborecik, no i na ten taborecik się wdrapał i zagląda tam i puka. Mówi, hej Jezus, masz papierosa? Po drugie, w tej rozmowie lubię tą opowieść o tej idei, która stoi za Łanowej. Powstało we mnie pragnienie, żeby go przygotować do tej komunii w szczególny sposób. To na Łanowej, w Domu Pomocy Społecznej nie miało miejsca zaistnieć, nie mogło zaistnieć, ponieważ dom dla 100 osób, to jakby jeden kapelan, to realnie jest niemożliwe, tak? Więc to się działo zupełnie inaczej. A ja chciałam chyba tak naprawdę pokazać mu, kim dla mnie jest Bóg. Tak, więc i w taki sposób, że będąc z nim razem w kościele, opowiadając mu o Panu Bogu, będę mogła go do tego przygotować. Czy to w ogóle nie powinno być naszym życiem chrześcijańskim, że hej, chciałbym pokazać ci, jakiego Jezusa ja poznałem? No i Tinder. Wiem, że na to czekacie, bo ten tytuł odcinka, no to się musi wreszcie wyjaśnić, więc to jest ten moment, uwaga. Kilka lat temu, jak a propos ogłoszeń, że szukamy wolontariuszy, wolontariusze mówili, że jak szukasz żony, męża, to przyjdź do Łanowej, nie? Tu jest mnóstwo małżeństw na przestrzeni tych lat, tak? I doświadczenie tych relacji zbudowane na czymś takim jest zupełnie inne, jest dużo głębsze. Daje szansę poznania się w zupełnie innych sytuacjach i też można mieć pewność, że ta osoba w momencie mierzenia się z trudnością będzie się z nią mierzyć, nie? Nie ucieknie. Więc to jest także argument za. Kasujcie Tindera, przejdźcie do Łanowej. Dokładnie. Nawiasem mówiąc, ile ja to znam katolickich wspólnot, wyjazdów, rekolekcji, przeróżnych grup, na których się poznali ludzie i później zostali małżeństwem. O, festiwali jeszcze. Nawiasem mówiąc, ruszyła sprzedaż biletów na Festiwal Życia. Do zobaczenia. No, ale do tej rozmowy to serio, obejrzyjcie całość, bo tam jest takie coś szczególnie wydaje mi się dla księży i też dla osób, które są jakoś zaangażowane w kościele, bo Ania dużo tam mówi o tym, jak osoby z niepełnosprawnością mają trudności przeróżne, żeby poznać Jezusa, żeby po prostu z Nim być normalnie w kościele. Błagam was, obejrzyjcie tę rozmowę w całości. Naprawdę warto. Opublikuję ją na tym kanale w czwartek, ok? No, a teraz jeszcze obiecałem, wszystkie tyle zobowiązań, że miałem wam opowiedzieć o tej wyjątkowej mszy, na której byłem, bo po tej rozmowie z Anią to poszliśmy na mszę.
Tak, to jest tak, że w trakcie tej mszy dla osób z Łanowej nie jest raczej tak, że jest kazanie, które trwa tam 20 minut, tylko żeby te osoby lepiej pojęły, o co chodzi w danym słowie, w Ewangelii, to są różne scenki w trakcie homilii, takie wprost mówiące, o co chodzi. My z Łukaszem to uważamy ciebie za proroka. Monia, a ty za kogo mnie uważasz? Za Mesjasza. I była tam między innymi, ja byłem świadkiem takiej sytuacji, akcja, że ktoś był w roli Jezusa i powiedział, że on przyszedł dla ciebie. Mimo że mnie odrzucicie, mimo że nie będziecie słuchać mnie, ja i tak was kocham i oddam za was swoje życie. I nie wiem, czy to udało mi się nagrać, ale była tam taka sytuacja, że jeden chłopak zaczął po prostu dopytywać się, domagać. Tak was kocham i oddam za was swoje życie. A nie. A nie. Kurczę, gdzie ja to zgubiłem? A mnie też? Mnie też? Modlitwa powszechna, no to niektóre osoby, no wiadomo, nie potrafią tak powiedzieć wprost, za kogo się modlą, że będę się modlił tam za wujka i coś takiego. I po prostu podchodziły te osoby, niektóre, do księdza i pokazywały za ciebie i do innych braci swoich sióstr, za ciebie i przytulańską. Zabaczka, brawo, gdzie jest do siebie? To samo, jeśli chodzi o znak pokoju. To jest miłość w tym znaku pokoju, pojednania, a nie udawanie, że teraz to jest taki moment w trakcie mszy, że to samo reagowanie na słowo, na liturgii, żywe w sercu i jeszcze w tym, ekspresji słownej. Ofiara, etap kulminacyjny, kapłan mówi, to czyńcie na moją pamiątkę, a jeden chłopak przypomina jakby trzy razy, to czyńcie na moją pamiątkę, to czyńcie na moją pamiątkę. Róbcie Eucharystię. Czytaj, ustanowiłem Eucharystię. Bądźcie na Eucharystii. To jest skarb, który mamy w Kościele. Mamy to jeszcze? Jak nie mamy, to do Łanowej się trzeba przejść na mszę. Powiem wam, że ja tak wiele razy kombinuję. Tak wiele razy wchodzę w jakieś ideologiczne spory, dywagacje, że to tak powinniśmy w tym kościele i tak, że ta wiara to powinna w tę stronę i w tamto i owamto. A taka jedna wizyta na takim mszy mi pokazuje i przypomina, chłopie, tutaj jest istota. Tutaj, tak po prostu. Uwielbiam Cię, Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. Objawiłeś je prostaczkom. Boże, zrób ze mnie prostaczka. Samołyk, a opis na Tinderze mówiłeś, że ujawnisz? To po napisach powiem, dobra? Hej. To z opisem to było tak, że ja kiedyś widziałem taki film na Polsacie, nie pamiętam jak się nazywał, przypomnijcie mi tytuł, że był taki rycerz, czy jakiś taki człowiek z przeszłości, który wrócił do teraźniejszości. I on tam miał takie swoje stare maniery, stare różne zachowania. I na przykład była taka sytuacja tam, że jak kobieta wchodziła do pomieszczenia, to on wstawał. Wstawał, nie? Wszyscy tak patrzą, w ogóle gościu, czemu ty wstajesz? To nic nie stało, jakby kobieta weszła po prostu do pomieszczenia. A on powiedział coś takiego, że... No, według... jakby takich moich oczywistych zwyczajów. Po prostu jak kobieta wchodzi do pomieszczenia, to się wstaje. Wymaga szacunku w ogóle. Ja sobie zrobiłem taki opis. To będzie cringe. Sorry. Miałem coś takiego, parafrazuję, że chciałbym wrócić do czasów, w których mężczyzna wstaje, gdy kobieta wchodzi do pomieszczenia. Coś takiego, nie? Mówiłem, że nic takiego. Ale wydaje mi się, jakbym miał dać jakąś radę, to, że opis powinien być na Tinderze taki, żebyście sprawiali wrażenie normalnych. Że macie tutaj takie normalne intencje, nie? Traktujecie tutaj poważnie, jesteście dla zabawy, dla jakichś tam, wiecie, czy tę. Tylko
szukamy tutaj miłości. Trudny temat, ja kiedyś zrobię chyba taki drugi odcinek, jak znaleźć żonę albo męża. Dobra, ale to kiedyś, bo jeszcze muszę się nawrócić. Cześć, trzymajcie się, to tyle, hej!